A co ty robisz z tym Januszem, przepraszam bardzo, co jest? Elo 520! Dzień dobry, witamy! Elo! Potem dodaję tu 520! My już wróciliśmy ze Słowacji z nowym członkiem rodziny. Przywitaj się! Elo 520, Pondro! Potem dodaję tu 520! A dzisiaj odcinek bardzo świąteczny, jest Wigilia, więc trzeba to uczcić, mamy też gości. Pomela, tak nie zdradzaj od razu, bo ja tutaj mam akurat moment, w którym mogę się popisać, montażowo mogę zrobić tutaj, proszę ciebie, magic, rym i te sprawy. Skorzystajmy i pojawmy naszych gości, a wy możecie w komentarzu teraz zgadywać, kto to jest. 3, 2, 1, no nie zgadliście, niestety. Okej, to robimy teraz przywołanie naszych znajomych, taka sztuczka. Gości. Yeah! Elegancko. Ewelina i Spiu. I lecimy dalej tu. No! W takich stylizacjach to można zacząć. Ale jestem wysoki, nie? Ja się wczoraj goliłem. Czy nie? Nie goliłem się? Nie. Nie zapomniałem. Jednak nie. No słuchajcie, teraz robimy sobie fajne, eleganckie, świąteczne challenge. A co ty robisz z tym Januszem, przepraszam bardzo, co jest? Jeden Janusz ci nie wystarczy? To jest mój drugi Janusz, poznaj, to jest Janusz El Variato, jak widzisz, for life. El Variato. .com El Variato. .com Tak, on też lokuje. Słuchajcie, dzisiaj mamy takiego Janusza i zagramy sobie w grę. To ja wam może powiem, bo Pamela się troszkę dławi. Gra polega na tym, że jesteśmy w teamach dwuosobowych, tym razem nie ja z Pamelą, tylko ja na przykład z Januszem, Pamela... No, broda im przeszkadza. Pamela z Januszem. Ty zawsze z tymi Januszami masz problem, co? No i trzeba pokazywać różne zadania, a reszta ekipy musi zgadywać. Tak, to z rodzaju może kalambur i zgadywania tego, kim jest Janusz. No nic, lecimy na szczyt. Dobra, to lecimy z challenge'em. Tutaj mamy, słuchajcie, takie karcioszki. Hopa, hopa, hopa. I zadanie wszystkich będzie zgadnąć, kim jest Janusz, co robi Janusz, bądź... Czego nie robi Janusz na przykład. Taka ciekawostka, moi drodzy, że ja mam na nazwisko Janusz. Tak jakbyście nie wiedzieli na przykład, czy coś tam. Mój tata ma na imię Janusz. To jakby miał moje nazwisko, to jak śmiesznie by było, prawda? Janusz. Dobra, Pamela pokazuje jako pierwsza. Losujesz sobie osoba, okay, która pokazuje i my robimy od Janusz. Wybierasz sobie. Ja mówię czas start i ty to... Oj, przepraszam, mogę powiedzieć. Ale śmierdzi Janusz, taki... No, pokaż do kamery, co masz. Kim jest Janusz? To jest dobre! Dostanę punkt, jak wy zgadniecie, tak? Tak. Nie, dobra, jak nie zgadniemy, to dostaję. Nie! Nie, no jak zgadniemy... Jak ważne. Zgadniecie, chyba jak zgadniemy. Nieważne. Zgadniemy, to dostaję punkt. Nie wiem, czy widać. Nope. Dobra. Kim jest Janusz? I czas start. DJ-em! DJ-em! Yeah! Nie ma co się zatrzymywać. To było łatwe akurat, bo macie DJ-kę, więc nie było problemu. O, dobra. Jezu, to są fajne rzeczy. Nie wiem, które wybrać. Używam Janusza jako... Okej, czekaj. Jako butelki. Jako kubka. Jako piwo. El Variato. To najlepsza ekipa, nie boimy się ryzyka. Co robi Janusz? Czas, tak. Gdubie w nosie! Dobrze! Yeah! To za proste coś! Łatwizny! To bierzemy najtrudniejsze na kartce. Trzeba podnieść tutaj poziom trudności. O, no naprawdę chcecie tego? Powiedzenia i przysłowia. O kuźnie! O Jezu! To co widzi... Oko widzi, serce czuje! Serce jest coś tak. takiego? Nie wiem. Coś z sercem, kurde. Nie zgadną, nie ma opcji. Widzi się to, co w sercu jest. Miłość rośnie wokół nas. To jest to? Miłość rośnie. Ale to nie to. Klepie oko, serce leci. Czego nie serce wiem. Nie widzi, tego oczu nie jeżdża? Coś takiego jest. Widzi się tylko serce. Ja nie znam polskich przysłów. Od razu mówię, że jestem z Anglii, więc przepraszam, nie jestem debilem. Znaczy może i jestem, ale jestem z Anglii. Coraz mniej czasu, coraz mniej czasu. Pokaż to, co w sercu czujesz. Zobacz to, co w sercu czujesz. Koniec! Zobacz! Co z oczu, to z serca. Gdzieś na skąd miałem wiedzieć. Ale dobre, już cięższe. No. Lepiej jak jest ciężko, wtedy dobra. Jest fajnie. Wybierasz jedno. Szybko pokazujesz. Proste są w miarę, ale... Kim jest Janusz? Match me knife. Czas start! Dobra. Doktorem? Doktorem? Tańczy?
Złodziejem! Złodziejem! Nie. O, o, już o. Krawca? Czapkę stracił. Stylistą? O, prawie jak tam mody. Jest! Jest! Nie. Kim ma... jest Janusz? Kim jest Janusz? Kim jeszcze ten będzie Janusz? Jezus. Ojej. Co to? Poci się! Księdzem! Golfistą. Janusz to lwa... Harry Potter magikiem! Tak! Harry Potter! Wow. Ty, noga w górę! One nosy przecinamy. Ja zrobię, co robi Janusz, dobra? Co robi Janusz? Modli się! Klęka. Mieszacz, głową kapustę. Staje na głowie. Akrobata. Breakdance. Janusz robi breaka. O, nogi mnie bolą. Dobra. Co robimy z Januszem? Czekaj. Jak się da ręka? Rzucacie hajsem. Strip, gracie w strip karty. Striptizer, pokera. Jesteście w klubie striptiz i gracie w pokera. Rzuca hajs i się rozbiera. Co robimy z Januszem? Gracie w rozbieranego pokera. Dobrze! No. Gramy w rozbieranego pokera. Powiedziałem, gracie w strip pokera, to jest to samo. Janusz jest spoko. Trzymajcie się ciepło. Okej, to by było na tyle! Okej, i trochę dzisiaj już ponagrywaliśmy. Teraz nadeszła pora na to, żeby Stu nas opuścił. Ale u nas robimy to w specjalny, niesamowity sposób. Racja? No racja, racja. Także teraz cię zniknę, okej? Okay? Musisz zniknąć. Pamiętasz, jak to się robi? Tak. Jeszcze ten umiesz? Dobra. Trzy. A, to jest trzy. Trzy, dwa, jeden. Co jest? Nie udało się, kurde. No a miesz? No co jest? No stary, jak ty to robisz? No ja nie wiem, ja nie wiem. Ale rzeczy muszę wziąć jeszcze. A, rzeczy jeszcze, no tak, no tak. No dobra, to elo. Siemka. Zakończenie. To jest koniec dzisiejszego vloga. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Był to taki troszkę inny odcinek. Było troszkę challenge'owo, mieliśmy trochę gości. Ale tylko tak, trochę. Kiedy to oglądacie, na pewno jesteście przed Wigilią lub po Wigilii. Możliwe, że w domu też są jakieś kłótnie. No nie oszukujmy się, czasami tak bywa. Ale warto w takich momentach znaleźć odrobinę pozytywnej części mocy w sobie. Tak, po prostu śmiać się z tego, żartować, rozluźniać atmosferę, bo to jest najważniejsze. Nie skupiać się na jakichś złych emocjach. Pomóc mamie, pomóc tacie, posprzątać, nakryć stół. Każdy przeżywa te same problemy są w każdym domu, ale trzeba po prostu z humorem do nich podejść i nalajcie. My w tym momencie też jesteśmy w swoich domach, ze swoimi rodzinami. Ale nagrywamy to troszkę wcześniej. Tak, nagrywamy to troszkę wcześniej. No i cóż, życzymy wam pięknych, pogodnych, pozytywnych świąt i na pewno szczęśliwego nowego roku. Będziemy się jeszcze widzieć na pewno 150 tysięcy razy do nowego roku i w nowym roku szykujemy dla was super serię tak naprawdę. No ale nie mów o tym, co będzie w przyszłym roku, bo no tak. O tym, co będzie w przyszłym roku, mówimy w przyszłym roku. Przepraszam. Pod koniec roku jestem jeszcze troszkę chora, ale w nowym roku będę zdrowa i życzę wam również, żebyście zdrowi byli niesamowicie, jak najbardziej, żebyście dbali o swój organizm, jedli zdrowo, ćwiczyli, uśmiechali się, a na pewno wtedy będzie okej. Okej. No i nie możecie się przemęczać, bo ja na przykład to zrobiłam i złapałam jakąś bakterię, akurat wtedy ona mnie złapała, bo generalnie ona nie tak była chora dwa lata. Mam taki długi monolog, przyszła, przepraszam. I zrobiła tak. Dosłownie tak zrobiła. W każdym razie, trzymajcie się. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Dołączajcie do najszybciej rosnącej ekipy w Polsce. I to nie są przelewki. To nie totalnie są nie są żarty. Nie są przelewki, żarty. Są żarty. Ale nie, 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 w tym ale wypadku. Nie, no zdecydowanie. To nie są żarty. Macie teraz jakby ten czas, chwilę. Okej. Okej, elegancko, no to witamy w ekipie, a teraz tymczasem my lecimy i trzymajcie się, wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. 26 prawdopodobnie będzie teledysk, ale nie mogę jakby nic obiecać, także no nie obiecuję. Ale jak coś to może być. Dreams come true, yes you can!